chyba działa. Skip trading może nie, to też może nie. Fast level ups też nie, sobie poradzimy. Polegicie. Jak będzie. A właśnie, jak będzie. Defaultowo najlepiej, pewnie, że tak. Zagramy sobie faster level upy, random skill'e nie, nic z tych rzeczy nie. Podstawowe little pip na normalu. Dobra, grzejmy. Your journey begins. To get up. It better be going. Pewnie, że tak. Będziemy siedzieć w szalonym miejscu, co? I let's go downstairs. Tak, to jest tak zwany tutorialowy obszar. Ze wszystkimi mechanikami gry się zapoznamy za pomocą uroczych tutaj, nie wiem, wiadomości. Tak, S plus spacja, przechodzenie przez pierdoły, otwieranie wszelkich jakby kraty, lód tak zwany, drzwiczki można otwierać, można się schodzić po schodach, właśnie po schodach. Jest urocza mechanika, że można F-ką masz mele, przestawisz tyłem, to walisz tylnymi nóżkami. Piochy gówno robią, ale jak się tylnymi nóżkami walnie, no to boli dużo bardziej. Skrzynia. Skrzynia nic nie można zrobić z drewniana po prostu. A pudło można otworzyć. Dobra, lecimy dalej. A, prawda. Tutaj chyba to zlałem. Za pomocą Q, pod Q mamy telekinezę i telekinezą możemy przenosić pierdolę. No to skrzynkę sobie zniosłem na to. No i lecimy dalej. Te koksy w ogóle. Tutaj mamy oczywiście ten nasz status, skille, perki, efekty, zdrowie, mamy inventory, ekwipunek, tak zwany, mamy sołachy z tego typu. No i mam teraz ten tak zwany sud, przynajmniej górną jego część. Mam też trzy goguile. To jest tak zwany quest item, bo mam questa, mianowicie odnaleźć goguile. 3 na 20, dobra. Attention, number signal detected. Coding. Signal decoded, payback signature identified. Connection established, initial. Jezus. Nie! Nie, sam sobie powiedz. Initializing? Initializing. I will go with that. Welcome, new user. This is the life saving system by the Ministry of Arcane Sciences. Tak, Fadlan mówił, że to podobno bullshit jest. Tego w książkach podobno nie było. Tak, są new use stations i tak dalej. Jak sobie padniesz, to cię to wskrzesi. A z tym to się jeszcze nie spotkałem, to prawdopodobnie mechanika na przyszłość. Dobra. No to teraz jak sobie padniemy, to tam się... Tool. Służy do otwierania pierdół, na przykład to skrzynię mogę spróbować nim otworzyć. Nie tak wybornie jak zwykle. Tu? Łom, tak, nasza pierwsza łom. Bawimy się we Freemana. But can Freeman do this? Widzisz, Freeman nie mógł ścian psuć, to się przepamiętam. Ale możemy. Bracia się wnerwili. Yo, co ty robisz? You killed Billy. Oho. Ja karaluchy to sobie porozwala, bo ten expo zawsze pada. Na początku wszystko jest potrzebne. Tak, w aptece znalazłem flaszkę, która leczy zdrowie, ale nie leczy ran wewnętrznych. Dlatego trzeba uważać. A shit, tu! Trzeba uważać. Znaczy nie tyle uważać, co trzeba sobie zbudować ze skrzynek wejście. Zwiedzić sobie górny obszar. Gra tłumaczy, że tutaj physics and shit. Ta telekineza naprawdę się przydaje. Bardzo ciekawa mechanika swoją drogą. No i tutaj kogulki, trochę kapsów. Tutaj jest jeszcze jedna wystaczka na ścianka. O, a to jest ścianko, skrzynka. Tej raz fajnie. Jak to wygląda na mapie? Sorry? Kaszel mnie męczy. Mapa wygląda na razie tak. Zjedziliśmy sobie jako pierwszy, taki powiedzmy większy obszar. W pełni najwidoczniej, no i lecimy dalej. Pipa.
i tak włączyłem wcześniej, wszystko jest, może sobie, nie wiem, grę zapisywać, o, odpiszemy sobie ten dole na safe. Kabinet, a w tym kabinecie to... A właśnie, weapons, pod jedynką nazwę crowbar, pod dwójką ten. Po prostu klikasz dwa i tyle. Trzeba oznaczyć albo nie oznaczyć. Napisane jest świetnie, bo ma nieskończoną ilość amunicji. Niestety, kurczę, zbalansowany jest w sposób ten, że zadaje gumną for damage. A na jakieś szczurzyska czy inne szajsy to się przydaje. Terminal. Tak, on uczcze. Everything that you find on the journey. A to wiem. Też. Czekaj, co? A też wiem, Jezus. Weapons. Condition home. Appropriate. Tak, wiem. Also, tak, fajnie. Equipment. Equipment interface. Big. Aha. Uchi, dude! Fuck you! A, jest system. Nienawidzę cię. A. Spaksować konsolkę, żeby drzwi otworzyć, bo... Tak, bo inaczej... A, mogę zlokwitować, ale... Lepiej nie. No, tak, to się znaleźć. Tak zwany crafting component, bo w tej grze jest crafting. No i to tyle. Oho, pierwszy nasz... pierwsza nasza broń na żywą amunicję, tak to nazwijmy. To wszystko chyba? Tak. Dobrze. Tutaj gra tłumaczy, że z shiftem poruszamy się szybciej. Co ma sens w sumie. Ale też skaczemy dalej. Zaraz powiem, bo... No i kurwa, dobrze mi poszło. No to jeszcze raz. Ta-da. Dole jest tak zwany lifehack. Jeśli jesteś wyjątkowo inept, kurczę, w skakaniu, to możesz sobie zejść na dół i wcisnąć guziczek i się platforma pojawi. O. Tak. Ja się tu... Tak. No i pływanie to standardowe, tu masz sobie po prostu. Jak w Mario na przykład. Telekinezys. Tak, właśnie nauczyliśmy się telekinezy. Oczywiście karaloki dostaną. Teraz zasługują i tak. Będzie się ekspopi, to nie chodzi. A my możemy... O, się przelewitować. Oczywiście zżera nam to tak zwaną manę. Czy magię w sumie. Do góry też, do góry oczywiście dużo szybciej leci. Widzieliśmy, przeleciałem przez kurde, no, przez tą rozpadlinę całą i zżarło mi 30%, podleciałem na górę, zżarło mi 50%. Ich. Tak, I must carry somewhere. Musi to naruszyć na szczęście. I nasz wewnętrzny... ten... duch... odkrywcy nie pozwoli nam po prostu opuścić tego miejsca, dlatego lecimy. Oczywiście. Na szlak! O, dobra robota. Dobra robota, ty też. Proszę? A właśnie, to jest taki lifehack, że ten, że nie można opuszczać tej obszaru, kiedy coś cię atakuje, więc jak wleżysz coś i ten, i jesteś prawie pewien, że sobie nie poradzisz z walką, no to well push it, musisz sobie poradzić. Albo umrzeć. Niestety nie możesz uciec. Aha, to tak zwane rurki, co to jest? Nie mam pojęcia, są pręty zbrojeniowe, o. Jak się na nie spadnie z dużej wysokości, to się traci cholerę zdrowia. Aż miło. Okej, okay, to już może bez shifta. Dobrze. Zaraz.
Oczywiście zwiedzamy sobie dalej resztę fabryki, nie? Wszystko jest ładnie zobrazowane na mapie. Za pomocą pikseli oczywiście, krok po kroku. Ale zawsze. Oho. Dobra, dynamit. Jesus Christ, nie potrafię otwierać niczego jeszcze. Na szczęście dostaliśmy level jakiś czas temu, więc mogę sobie block clicking na przykład rozwinąć. I science, co nam ułatwi haksowanie. Przepraszam. A ostatnie cholestwo są wrzucimy w Reaper, ponieważ Reaper odpowiada za rozbrajanie pułapek, a za niedługo pewnie trafimy na jakieś. Dostaliśmy maczetę, się przerzucimy z łoma i 9mm pistol. To jest gówniane, więc pozostawimy i tak. Tyle gówniane, co nie mam do niego dodanej amunicji praktycznie jeszcze, więc na razie sobie... Nic, kurwo. To dobrze. Może jednak trzeba było wrzucić parę punktów, kurde, w broń energetyczną. Ale zapomniałem, że tak, że łom najbardziej się, najlepiej się nadaje do czyszczenia ścian. O, to jest przejście dalej, to sobie potem nie zwiedzimy. Na razie chciałbym pozwiedzać tutaj. Bo tutaj gra tłumaczy, że tak, że jak zbliżamy się do ściany i wciśniemy W, o, to przechodzimy przez... A, Jesus fuck, right! Fuck you! The fuck was that? Ich. Co to było? Dobra, ważna. Choroba mnie pomaga na pewno. Ale to jest nieważne. O, jesteśmy na górze tutaj tego pomieszczenia, a, bo cała mapa jest podzielona na takie boksy, jak państwo jeszcze zauważyli, o. Tak zwane przejście, o, to dotąd, nie wiem, dotąd jest boks. Potem mamy kolejny boks. Potem mamy, o, tu jest bardzo ładnie zaznaczony boks. To jest kolejny boks. Mapa składa się z takich jakby pomieszczeń. Te pomieszczenia są razem sprytnie ze sobą połączone. 50%, to może darujemy, może się jakoś normalnie otworzyć. Robię sobie łom za pomocą innego łama. Nie, można tu stakować broni. Ach. No, to co właśnie zrobiłem, wytłumaczę tutaj. O. Holding W, hold W. To raise your weapon higher, you can activate the button by shooting it. Ah, this will work. No, dzięki temu nie musimy haksować tych drzwi. Tutaj sobie warto odkryć matkę. No i lecimy dalej. Tutaj gra tłumaczy, że ten, że jak... Shift, ten... No bardzo, momentu. Co tam ciekawego? Co to jest? Szok. Bardzo fajnie. Matka boska. Takie rzeczy warto psuć zawsze, bo tutaj można znaleźć coś ciekawego, mianowicie dwa boksy z kapsulami i jakieś ammo. 9mm, 10mm i trochę bateryjek. Bateryjek do broni tej, no to spoko. Tak zwane drewno, to chyba można nóżkami nawet zepsuć. Latają tutaj blood sprite'y tak zwane. Jest zbudowane para sprite'y się używają. Przepraszam, aha, radiacja tak zwana. Ze stare to za długo, to radiacja nie ucieka. Mam zabilowany sef, to się może zrobimy. Bardzo fajnie. Turn, Stardust, Sapphire i Memory Orb. Memory Orby są spoko. To jest Order, nie? Nie, to jest Equipment. Tak, Memory Orby dodają skill pointy tak zwane.
tu on, skill point receive. Dzięki temu możemy sobie wejść do skillsów i sobie przydzielić. Na przykład boom, repair na poziom drugi. Dzięki temu mogę, dzięki temu mam repair poziom pierwszy. Mogę rozbrajać po runaway. Nawet dwa, żeby są to miło. Bo tutaj loot jest randomowy. I nawet w tej lokacji, która jest... Ta lokacja jest sklejona ze sobą zawsze, bo to jest tak zwany tutorial dungeon, nie? I on jest sklejony, powiedzmy, ze sobą. Zawsze tak samo, ale potem są lokacje, które są randomowo generowane. Posklejane z różnych pokoi. Wszystko. Miło. I ten, no i one są randomowe prawie że kompletnie. Zwane replayability. Bardzo dobre w tej grze. Tutaj te można przytrzymać. Jest, dzięki temu możemy spać przez kilka pierdół naraz. To jest szczur. To jest szczur! Chodźcie ci! Ja zrobię teraz małą pauzę w nagrywaniu, bo jestem ciekaw, czy w ogóle wszystko się nagrywa tak jak trzeba, ok? No dobrze, chyba mi się udało naprawić problemy. Miałem drobne problemy ze szczurem. Aha, pistol mi się zaczyna psyć powoli. Tak, musiałem wyłączyć grę parę razy. I musiałem przejść kawałeczek. A, świetnie. Musiałem przejść jeszcze raz od tego New U Station. Tak, kurde, jakiś hardcore mi się włączy, ponieważ mam science na 1, ale to wszystkie terminale jakoś pierdolce zostawię teraz dużo ciężej, jest skoksowe. Na szczęście mi się udało. Palił Apple Data i tak dalej, to już... O, bo trochę mam trochę więcej i trochę innych broni. To jest drewniane, więc to warto się rozwać. W czapkę, dobra. Przepraszam. Trzeba będzie... A! To tutaj gra uczy, że ten, że można robić tak zwany double tap. O, żeby tak zwane skoki w dal robić. Jakby podskoczył normalnie, to by sobie łeb rozwalił o te prety. Okej. Poszukiwania tych kogów i ogólnie wartościowych rzeczy trwają. Udało się za ten pistol mi się rozpaćkał i swajcił przy okazji, to nie dobrze. I za... O, no. A, fuck, to jest naprowadziowana. Gorzej. O, overload, to jest to, o czym mówiłem. Lewitowanie do góry jest dużo, powiedzmy, bardziej energochłonne od lewitowania w pionie albo w dół. Królu. Mogę pistolet się chyba, mogę go przeładować. O, i mogę stworzyć... A, to jest, tu się właśnie ten crafting skrada. Oczywiście nie mam zapalniczki jeszcze. Tak. Lucky Greek Wire Material. Znalazłem taśmę wcześniej. Zapalniczki nie mam. Chciałbym sobie worka ze sobą wziąć, ale to przejdzie. Aj. A! Czaj, dobra. Mam igłówki. Pierwsze. Aj, to nie to, że sobie mogę wziąć wszystko zawsze, niestety. A, jak gra wcześniej tutaj wyświetliła komunikat, że bum, nie mogę tego podnieść, ponieważ go nie widzę. Logiczne. Czy
się lewitowanie cięższych boksów, jak widzicie państwo teraz w lewym górnym rogu. Fadlan widzisz, kurwa, nikt tutaj tego nie będzie oglądał. No to ten, manę zżera, no, teleportowanie obiektów. Potrzebuję czegoś jeszcze do tego workbencha, mogę na nim stanąć na przykład. Tutaj tool kabinet jest przywiercony do podłogi niestety. O, a na workbenchu mogę stać. Dobra, to bierzemy workbench ze sobą. Nie mogę przenosić obiektów z innych map, powiedzmy, z innych plansz, z innych pokojów. Do tego pokoju, dajmy na to. Muszę sobie poradzić z tym, co tu mamy. Na workbenchu. No i od razu lepiej. Szlagły cię! Lepiej powiedziałem, dziękuję. Overload, to dobrze. Dobra, no jesteśmy. Dobre supplies i o. Książkę już znalazłem. No śmieszego. A, telekinetic bullet. To jest tak zwany pierwszy spell. Co mnie wydarzyło od piątka, no to o. No i fajnie, że tutaj wodzą mojego roku. Na gitara, pancerza, nic, oczywiście equipment. Tak, memory orb i survival guide. Co to da, co to ten? Survival znaczy, to ma sens w sobie. Survival guide. Survival co daje w ogóle? Resistance, damage threshold, magical potions. No i bardzo dobrze. Ale ja dalej chcę w Reaper to wrzucić jednak. No i bardzo miło. Okej, okay, to co, to wszystko? Wszystko. Tak, nie odkryłem tego pomieszczenia, ponieważ właśnie mogłem tutaj się cofnąć. Podczas wczytania gry, co wczytało mnie tutaj, ale zresetowało powiedzmy ten widok mapy. Co mogłem, to się cofnąłem, ale tutaj już nie mogłem się teleportować, przez co ten obszar pozostanie już niewidoczny do końca świata. Dobra, to lecimy dalej. Kurde mać! Głos mi się spierdolił. Po prostu, inaczej tego nazwać nie mogę. Ech. A, no tak, nie tedy, tylko górą. Czy mogły boksy sobie postawić i się wydrapać, ale nie wyczalić te pręty, jak mogę tędy przejść. No, mogę sobie iść na górę z powrotem, ale nie mam żadnego pojęcia po chwilę. Na górze, z tego co widzę, zrobiłem sześciutkę, co się dało, dobra. Dobra. Okej, okay, no i właśnie po to chciałem Reapera, żeby móc sobie rozbierać pierwsze pułapki. No, co, dwa cholerne dyki. No i zobaczymy co da. Oho, szczurzysko widzę. Ma! Fajnie mi się. O! Się szczurzysko nadziało na pręty i zdechło. Szkoda. Przykro mi. Nie bardzo. Trochę. Ale nie bardzo. Tak, fajnie. No, za tą ścianą jest zło. Gorsze zło, jakie może być. Dobry! Nie! Para Sprite, ty! Siedut! Jak żeś tu przejedział? Ej, czekaj, rozejrzyjmy się, ten pistolecik zaraz rozpaczka, to jest dobra rzecz. Mam cokolwiek, co mógłbym użyć za naprawdę pier... Takie rzeczy, no. Ogólnie. Szlak. Można czasem znaleźć takie boksy, które służą do naprawiania broni właśnie. I niestety nie posiadam nic takiego. I'm not being a duck, fuck you. Nie, ty nie robisz. Skurę. Zawiśniesz aż duże. Tak. Jak wybuchnie mi ten pistolet, zaraz po prostu w pyski, tyle tego będzie. No bardzo, otworzyłem sobie drzwi. Były zamknięte, nie zwróciłem uwagi w sumie na to. Aha. Dobra, sobie zwiedzajmy w sumie. To są sprite, nie chcę się z nimi walczyć, pistolet się zaraz paćka. Mam to 10 MB, kurczę, amunicji do niego prawie zero. Miło. Co jeszcze posiadam w takim razie? Broń mele. Mam chopera, czyli ten tasak. I kij z gwoździami. Miło. W ogóle mam ten, jeśli chodzi o ammo, to biena. Mam ten, rifle. Może na rifla się przerzucę. No, kurwa.
Te będzie dwie porównywalne. Porównywalną ilość. Chociaż to są kurczę rad skorpiony, coś dobrze pamiętam, to jest broni melek, czy lepiej się jedną kurczę. Może nie dużo, ale trochę przynajmniej. Myślę, że pamiętam taniej jest naprawić łom niż powiedzmy broń. Skrzynka spadła na łeb, to zadałaby mi obrażenia. No, lepiej uniknąć czegoś takiego. On drive już odstawiać, to brzmi dobrze. Chyba pod szmureczkę. A co to po kolana? Kaliber 32. Muzyka to już nie trafi. Muszę przyznać. Masz pracę. To dobrze, że nic. To dobrze. O, krytyk siat za 20. Czone. Widzimy wytrwałe krytyczne. Płyty. Wcięte. Coś pozyskane. Co bym znalazł? Bobby Kid. Cholera. Czy przydatny do tego, do otwierania. Widzisz? To się złamał. Właśnie. Spinka, o właśnie, spinka się właśnie złamała podczas próby otworzenia tego zamka. Okej, okay, tutaj wszystko, w kiblu wszystko. Pomieszczenie na górze wszystko, no to teraz tutaj. A tak, pamiętam to, dobra, explosives. I could shoot it, albo I could try to disarm it, wtedy wybuchło mi w pysk pewnie. To się oddalimy i po prostu użyjemy te tora. A dobra! A, dobra. Ok, pod trójką mam to, pod dwójką mam to, pod czwórką mam to, nie przeładowane. Pod piątką nie mam nic. Jak i tak. Tak. I teraz zdobyłem legendarną wersję broni, więc teraz tak. Old Rifle zamienił się na Granddaddy's Rifle. Normalne przestatcy po prostu i tyle. Znaczy ten, i niektóre mają właśnie ciekawe te. Bla bla bla. Ten chyba nie ma nic ciekawego. Ale niektóre legendarne, powiedzmy, warianty danej broni mają pewne ciekawe... nie wiem, funkcje, dajmy na to. Których niestety mam żadnych nie przytoczę, ponieważ nie jestem w stanie sobie niczego ciekawego przypomnieć. Przepraszam znowuż. Dobra, jebać, chodźmy do pana Sprite, teraz paćka. Nie lubię z nimi walczyć, latają. To nie. Poszli gniazdo rozpaćkać. Podczas taba prawie powiem, że gra zostaje spauzowana. Dobrze, użyjmy tego Alawaya. I mam 3 healing potiony, ale super, super, ok, to jest przyjemność. Chodź. Zdechałem na hita łomę, więc nie będę bardzo łomę. Chodź. Myślę, że strzela do mnie. No, trzeba stankować. Wkryłem kurczę wielokrotnie. Po prostu trzeba stankować. Auć. Wysi, dude! Zapomniałem o tym. Lata na Francję i nie mogę jej trafić. A jest tak, oczywiście w tej grze jest VATS.
gdzie. Mieszkałem w jednym miejscu i babka sama zdała. Niestety no, poszło i tak dobrze jak nie. No się kurwa nie do ścianu się chować. Dobrze. Uff. Everything went better than expected. Nie tego potwora z tym kolejność. Świetnie. Ta kurwa mina zabija, tak? To jest dobrze. Dobra, jeszcze sobie ten tak zwany sweep zrobię. To sobie pory. Więc nie, to wygląda na drewno przynajmniej, jak się rozpaćkowuje. Zakłóżmy, że to jest drewno. No i to drewno bardzo łatwo rozwalić łomem. Czy spadając nawet z wysokiej wysokości na nie. Z wysokiej wysokości. Jak z niskiej wysokości spadać, to nie zrobisz za dużo obrażeń. Jak z wysokiej wysokości spadniesz, to może zabawić fakt. No to kurwa zajebisty loot w tej skrzyni był. No. Spróbujmy to shutdownować. Tak mieliście. Matka. 50%. O! Udało się za pierwszym razem. Te 50% to jest taki 10% mniej więcej. Z języka gry na język, kurde, rzeczywistego prawdopodobieństwa spróbuję wam to przełożyć. 50% niestety nigdzie, kurde, nikogo nie zabierze. Okej, okay, czyli tutaj jeszcze przejście w prawo, w lewo, chyba. Stało i to tyle. Zwiedziliśmy sobie całą fabryczkę. A, matko boska, tak, coś jest nie tak z tą wodą i nie, faktycznie nie powinna być zielona. O, ale ma nawet nie za to boksy, za amunicję, którą warto podnieść. Może nawet w tym roku. Dziękuję. No to po chuju fest. Miło zawsze. No to... Poszak. Kurwa, rozwaliłem sobie weapon w Polce. A szlak! O, dałem się złapać tego boksa, dobra. Dobra. A szlak, znowu sobie rozwaliłem na Polce. Okej, okay, kurwa, nie robię. Okej, okay. Sprawdźmy co się kryje na górze. Explosive crate i w explosive crate 3 detonatory, to dobrze. I w amunicji gówno, to miło też, zawsze. Okej, okay, użyjmy tych boksów, żeby potem się dostać na drugi koniec tego rzeki, czy tego jeziora, cokolwiek. Ale najpierw... A, najpierw gówno, ponieważ kurczę się tam nie wcisnę. Chociaż... Nie, potrzebowałbym jeszcze z jednego boksa, no to dupa. Zmarnowałem wasze swój czas. Oczywiście boksa nie muszę widzieć przez cały czas, muszę go złapać po prostu, a potem gram na czuja. Najwyraźniej. O, dobra, siedzimy chwilę. No i spoko. Możemy czarować dalej. Brakuje mi tego. W Starboardzie jak przetrzymasz kontrol, to możesz spoglądać dalej. Tego cholera mi brakuje tutaj. Tak. No to już jest boks. Ja nie wiem po co ja to pudło taszczę ze sobą. Idź przepadnij. Aha. Dobrze. Tutaj fog i trochę kapsów. O. Ten typ. Od razu na załączone obrazku widać. Broń na amunicję jest lepsza kurwa od broni z nieskończoną ilością amunicji. Kto by się spodziewał? Jakakolwiek by ta broń nie była, nawet podstawowe 10 mm. Znaczy nie powiem, 9 mm jest akurat w miarę. A to chyba nie jest zwykłe 10 mm, nie? Tak, to jest Lonely Wanderer. Czy
czyli wersja legendarna z ulepszonymi statystykami. Zatem górą będzie można się cofnąć, więc trzeba... A! To jest tak zwany stealth tutorial. No, można się schować, na przykład schować do broń, ucho. No i spoko. Mogę sobie się chować w wyrwach albo za rzeczami. Mogę jeszcze raz po prostu zatknąć. Nie mam zamiaru się przebiegować. Przed tym panem za to, wieżyczką sufitową, to jednak powinienem się schować. Tak. This silly turret is dangerous. Not only looks dangerous. Tak, nie mam nieboszcze z nim walczyć, mogę się schować. Prawie pewnie, że jak się schowam tutaj, to i tak nie będzie do mnie pluć, tak? Tak. Jak się tu powiedzmy pojawię i nie będę schowany, może otworzę drzwi na chwilę. Tak, to ona mnie widzi! Opamiętaj się! Cholerny kurde. Technology ty. A, wieżyczki oczywiście można haksować. Za pomocą takich czerwonych terminali. O, a potem użyć tak. I udało mi się wyłączyć wieżyczkę. No i bardzo fajnie. Chyba from bullets, tak, dobry protip. Dobra. Questa mi zaliczyła, znalazłem wszystkie koksy. Jak znalazłem wszystkie koksy, to znaczy, że znalazłem praktycznie wszystko tutaj. Ponieważ one są, jest ich 20 i są po wciśnięciu skalę dosłownie w każdy kąt tego miejsca. Więc jak znalazłem wszystkie zabawki, to można śmiało powiedzieć, że zwiedziłem wszystko w tym miejscu. No to możemy sobie iść do wyjścia. Zyskaliśmy sporo broni, sporo doświadczenia, sporo lootu. To jest tak zwany loot, na sprzedaż najlepiej. Są pre-war bitsy, rubiny, szafiry, bla 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 bla. Przepraszam. Jeszcze raz. Okej, okay, no to wychodzimy na pustkowia. Transmission. No i jesteśmy na pustkowiach, tak zwanej powierzchni. No i tutaj sobie zakończymy nagrywarko i powierzchnię sobie zrobimy w następnym odcinku. Cześć!